A na koniec zagranica. Komisja Europejska będzie bojkotowała wydarzenia organizowane przez węgierską prezydencję, ale tylko na szczeblu ministerialnym. Po tym jak premier Viktor Orbán oczekiwał unijnej współpracy z Rosją, odpowiedział mu przewodniczący Rady Europejskiej. Trwająca od 1 lipca prezydencja Węgier w Radzie Unii Europejskiej od początku wywoływała w Brukseli silne emocje. Premier Viktor Orbán udał się na Ukrainę, gdzie rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim, by później w Moskwie spotkać się z Władimirem Putinem, który kontynuuje zbrodniczą wojnę. Wizyta Viktora Orbána stała się pożywką dla rosyjskiej propagandy. Viktor Orbán nie uprzedził Unii Europejskiej o swoich zagranicznych wizytach. Dodatkowo materiały prasowe prezentowały logo prezydencji, co mogło sugerować, że premier Węgier reprezentuje wspólnotę. Doniesienia prasowe wskazywały, że w Brukseli może zapaść decyzja o skróceniu węgierskiej prezydencji na korzyść polskiej. Nic takiego się jednak nie stało. Prezydencja Węgier jest na razie bojkotowana. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podjęła decyzję o odwołaniu zwyczajowej wizyty komisarzy w Budapeszcie, o czym poinformował rzecznik Komisji Europejskiej. Wizyta kolegium w prezydium nie odbędzie się. Premier Viktor Orbán napisał do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela dwa listy. Podsumował w nich swoje wizyty w Kijowie, Moskwie i Pekinie. Zaproponował Brukseli wznowienie współpracy z Rosją. W odpowiedzi przewodniczący Rady przypomniał, że to Ukraina jest ofiarą rosyjskiej napaści. Nie mogę zaakceptować pana twierdzenia, że prowadzimy politykę prowojenną. Jest zupełnie odwrotnie. Rosja jest agresorem, a Ukraina ofiarą, korzystającą ze swojego uzasadnionego prawa do samoobrony. Przewodniczący Rady Europejskiej wytknął węgierskiemu premierowi, że nie ma mandatu do reprezentowania Unii na forum międzynarodowym. A polityka Unii w sprawie Ukrainy jest konsensusem wszystkich państw członkowskich. Komisja Europejska ogłosiła, że bojkot prezydencji obejmie jedynie spotkanie na szczeblu ministerialnym. Nie obejmie on nieformalnego szczytu w Budapeszcie 8 listopada.